piątek 21 września w Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa oraz rysunku Moniki Feliksiak. Ekspozycja nosi tytuł Opowieść o tym, jak Bóg upomniał się o zakopany talent. Pracę artystki będzie można oglądać do 15 października. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy pierwszą wystawę w sezonie artystycznym 2018-2019 i dzisiaj jest inauguracja tego sezonu artystycznego, który jest bardzo bogaty, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie teatralno-muzyczne, łącznie z planowaną na 11 listopada premierą sztuki, którą przygotowujemy razem z Chórem Miasta Grójec i teatrem, grupą teatralną TR. To będzie 11. A dzisiaj bardzo się cieszę, że rozpoczynamy ten sezon otwarciem wystawy malarskiej pani Moniki Feliksiak, która tu jest z nami. Oklaski bardzo gorące, takie od serca, to czuć, jak pani słyszy, to aż dotyka serca. Proszę Państwa, początki pani Moniki jako malarki były takie dość ciekawe i trudne, bo każdy myśli, że od razu od początku ona wiedziała, że już będzie malowała, że jest świetna i tak dalej. Te początki były jednak troszeczkę inne i chciałbym tu już z ten artykuł się ukazał w Życiu Królica. Jest tutaj też do przeczytania. Jest do przeczytania, ale ja sobie pozwolę tu przeczytać kawałek. Przygoda pani Moniki Feliksiak z rysunkiem zaczęła się podczas studiów na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej. Zdobycie warsztatu nie od razu uruchomiło potrzeby przelewania na papier swych artystycznych wizji. Dopiero po latach izolacja w czasie choroby i idąca z tym ogromna tęsknota za 2-letnim synkiem stworzyły potrzebę narysowania jego portretu pastelami. Potem były kolejne męża Piotra, córki Dominiki. Rysowałam nocami, któregoś ranka mały Wiktor od razu rozpoznał stryja i to był dla mnie znak, o, udało się. Szczerość dziecka jest bezcenną wskazówką, mówi Monika. Potem powstało kilka prac. Mając ich kilka, autorka zaprosiła malarkę Darię Perchen, by je zobaczyła. Komentarz mnie zaskoczył, mówi Monika. Daria powiedziała, że nie spodziewała się tak dojrzałych prac. Tak pozytywna ocena zachęciła mnie, by dalej tworzyć. Mamy efekt. Proszę Państwa, to ten moment, że ktoś w naszym życiu się pojawia. Ktoś, kto nas ukierunkuje, te jego zdanie się bardzo liczy, bo sądzę, że pani Monika miała bardzo duże zaufanie do Darii i jej zdanie było ważne dla pani w tamtym czasie. Sądzę, że to spowodowało, że pani poprzez te zdanie, tą ocenę, poszła dalej i mamy tego efekt. Potem powstał większy obraz wyświęcony w Kościele Miłosierdzia Bożego. Ten obraz, który krąży tu po parafii, potem został przekazany na rzecz parafii Miłosierdzia Bożego, tak? Znaczy nie, on był wyświęcony. Ale tam został, tak? Tak, tak. I tam został. Mamy tu też wiele obrazów, właśnie Jezus Miłosierny, Jezu, ufam Tobie, te znane obrazy i to są właśnie te kierunki duchowe, o których może Pani nam tu więcej może powie. Ja wiem, że to są tematy bardzo subtelne, ale to zobaczymy, jakie może mogą być tu pytania stale. Także, proszę Państwa, jestem zadowolony z tej wystawy. Sądzę, że ona Wam się podoba i uważam, że wystawa jest już otwarta, jest do oglądania przez najbliższe 3 tygodnie.
do następnej wystawy. Ja chciałabym tutaj właśnie ten wątek tematów motywów religijnych, bardzo ważny, jeden z najważniejszych w życiu, to duchowość, bardzo osobisty, bliski Monice. Ja chcę przejść do warsztatu, do tematu, do tytułu. I chciałabym tutaj przedstawić taką podróż Moniki poprzez jakby poszerzenie swojego takiego warsztatu. I zacznę tutaj od tego pierwszego portretu Sylka, który, ten portret, który powstał właśnie z tęsknoty. To są pastele. Jak widać, tutaj już Monika miała warsztat rysunku solidny, więc efekty tutaj to są pierwsze kolory, tak? Mówi się, że kolory to są takie odzwierciedlenie emocji, czy tutaj zaczęliśmy od tych emocji, prawda? Czyli najpierw ta tęsknota i pojawiły się kolory. Pojawiły się kolory pastelowe, tutaj delikatne kontrasty. Te portrety są takie jakby troszeczkę za mgłą, może takie wspomnienie, prawda? I przejście potem było do farb olejnych. I tutaj już można zobaczyć, że kolorystyka jest bardziej intensywna, bardziej wyrazisty jest kontrast. I tutaj z portretów Monika zaczęła również oczywiście badać inne tematy, ale jeszcze mogę tutaj wspomnieć o tym, że przeszła do robienia takich obrazów, które są inspirowane obrazami mistrzów. I tutaj mamy Medyca, tutaj dokładnie ten obraz, będący się Staszec i Mirafora. I to jest obraz, który w oryginale jest namalowany akwarelą na papierze. A tutaj jest ona namalowana olejem. I co można tutaj na tej ścianie zobaczyć, że jest tam bardzo dużo też takich kolorów i efektów mgły, prawda? Co będzie się przewijać, jeszcze zobaczymy w innych obrazach. Tutaj jeszcze chciałam właśnie wrócić do tych motywów religijnych. I ostatni obraz, który powstał, to jest właśnie Rita, Święta Rita, tak? Nie, ostatni to jest tam, bo... Aha, tak, Jezus, ale tutaj mamy Świętą Ritę, jak zobaczymy, on jest bardzo ważnym obrazem pod tym względem, że tam jest właśnie te takie efekty przechodzą subtelnego przejścia tonalnego z jednej barwy w drugą i bardzo dużo jest szarości, kolorów takich wydobywających pewnego rodzaju tajemnicę, atmosferę taką osobliwą. Możemy spojrzeć też na obrazy, które są celowane też na kopiach. Tutaj też mamy bardzo dużo efektów, które też można powiedzieć, że były jeszcze zaczerpnięte właśnie z tych pierwszych pasteli, prawda? I to jest niesamowite, że ta cała wystawa, ona jest tak różnorodna pod względem tematycznym, użyciem warsztatu farb olejnych, bo widzimy, jest tutaj szpachelka, jest tutaj malowanie pędzlem. Próba właśnie takiego bardzo wnikliwego do szukania się, jak pewne rozwiązania techniczne, warsztatowe, jakim narzędziem uzyskać. Tutaj też bardzo ważnym elementem są inspiracje twórczością Bolesławskiego. Jeden obraz, który też inspirowany Bolesławskim, tutaj ten mały pejzaż od mojej strony na dole, To są też pejzaże, które są jakby skądś zaczerpnięte, te motywy, jeśli chodzi o to, że tam jest chata, prawda, tam jest też te takie wspomnienia do lat, do dzieciństwa. I co jest tutaj ciekawe w tych obrazach, to to, że te obrazy powyżej powstały już jakby zawierając elementy pejzażu, ale już Monika zbudowała tutaj inną przestrzeń, bo to jest inna już pora roku albo inna pora dnia. I to jest już, świadczy o jej ogromnej wyobraźni, o tym jak ona niesamowicie zagłębia się też w te różne elementy zmiany właśnie w przyrodzie, prawda? Jak bardzo obserwuje, co się dzieje wokół nas. I tutaj to bardzo dobrze widać, więc
tutaj też, jeśli chodzi o te marynistyczne tematy, to też w górnej części widzimy znowu te mgły, te subtelności, te delikatne przejścia barwne. To te subtelne przejścia między zimnymi a ciepłymi tonami. I to jest właśnie moim zdaniem to, co Monika będzie rozwijać. I to będzie towarzyszyć we wszystkich obrazach, moim zdaniem. Dowiemy się już przy następnej wystawie może, jak już będą nowe powstaną prace. Ja jestem jeszcze tak, ja sobie tutaj wpisałam też według mnie Monikę Feliksiak jako twórcę i nie tylko charakteryzuje. Ogromna wrażliwość na dostrzeganie piękna, wyobraźnia w poszukiwaniu i uzyskiwaniu efektów, które chcesz uzyskać. Ponadto wnikliwość, staranność, ogromna uważność. I to właśnie przyczyniło się do powstania tych prac w tym tak pierwszym etapie twojego rozwoju, twojej twórczości. Przede wszystkim, ale to jeszcze nie wszystko, bo ja chciałam powiedzieć, co jest przede wszystkim największe, to to, że masz ogromną odwagę, żeby wyruszyć w ten podróż i poszukiwać, i odkrywać ten swój talent i powielgiować. To ciekawość! To odwaga i ciekawość właśnie doprowadziła nas tutaj do wspaniałego wydarzenia i dziękuję ci serdecznie za tę przyjemność. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim pracownikom też składam na ręce dyrektora, bo tu kilka osób się udzielało przed tym. Największe moje podziękowania są dla Ani, która walczyła jak lwica. Walczyła jak lwica, to już pan dyrektor wie. Ja ze swojej strony wiem tyle. Spotkałam ją w zakładzie szklarskim. Robiłam ramki, wybierałam ramki do któregoś z obrazów. A ja spojrzałem i mówię, no tutaj może tak do towarzystwa artystów plastyków. To była w szoku, nie wiedziałam w ogóle, o czym ona do mnie mówi. Odezwałam się do Ani po roku. Dopiero po roku nabrałam odwagi, żeby do niej zadzwonić w tej sprawie. Także to tak. Ania, co dla ciebie? Ja bardzo dziękuję. Potrafi zachęcić, dostrzec, dodać odwagi, wydobyć człowieka z tego miejsca, gdzie jest, na piętro wyżej i to nie każdy potrafi. A ona ma takie serce, taką właśnie czułość i wrażliwość do tej osoby, która tu stoi przynajmniej, mówię za siebie, ale myślę, że do wszystkich, że nieoceniona osoba. Brawo. Każdej głosowi za to, że chcieliście ten czas poświęcić. Teraz jest taki czas, kiedy to właśnie ten czas jest w deficycie największym. A każda tu osoba chciała dać te swoje parę minut czy godzin na to, żeby tu być. Po prostu dziękuję. Brawo. Jeszcze jedna bardzo ważna osoba, bez której tak naprawdę nie byłoby tu żadnej pracy oprócz tych pasteli. Tą osobą jest ksiądz Michał Ludowski, który rozpoczął tą pracę tak naprawdę. Znalazł się w naszym domu w czasie, kiedy syn potrzebował wsparcia duchowego. Przechodziliśmy takie trochę trudne chwile zdrowotne. I on wtedy zobaczył te pastele i tak po prostu powiedział: ty to namalujesz świętą rodzinę.
nie maluję, przecież ja w ogóle nie maluję. Następnym razem, kiedy był, że mnie, ty to namalujesz jednak my to sami się. Tylko pamiętaj, ona się uśmiechać. Cytuję księdza Michała tak dosłownie, ponieważ sposób, w jaki mówi, ta jego pewność, że ja po prostu to zrobię, mnie skłoniła do tego, że rzeczywiście sięgnęłam po pochwały i zaczęłam malować. I tą pierwszą pracą, która była zrobiona jakby na próbę, jest tam taki nieduży Jezus miłosierny, ale do połowy namalowany. Artur, za tobą. O, to właśnie tamten obraz. I potem, kiedy zobaczył tą pierwszą próbę, powiedział, no dobrze, no to teraz namalujesz obraz, który będzie wyświęcony kościołom. I teraz, co się z tym wiąże? Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na tytuł tej wystawy. To jest odkrywanie tego, jak Bóg upomniał się o zakopany talent. I ja wierzę głęboko w to, że Pan Bóg w swoim miłosierdziu przysłał mi tego księdza, żebym nie musiała się na ostatnim spotkaniu, czy pierwszym spotkaniu po tej wędrówce tłumaczyć przed nim, dlaczego zakopałam i nie wykopałam talentu. To jest ta osoba, która pomogła mi to. I potem już była cała reszta. Bardzo dużo obrazów, jak Ania powiedziała, malowanych bardzo różnymi technikami. Mnie interesowałoby na przykład, jak to jest z tą realizacją pomysłu. Czy Pani tak sobie szybciutko od pasteli na przykład przechodzi do malowania olejnego szpachelką, a nazajutrz olej pędzelkiem? Jak to się dzieje? Pastele tak właściwie są już w domu się, jeśli o to technika chodzi. Natomiast malowanie jest takie, kiedy zaczynam malować obraz, to wychodzi, co jest potrzebne, jak zrobić. To jest moje pytanie, to jest moje poszukiwanie i dociekanie tak naprawdę. To znaczy temat przychodzi od tak? Temat przychodzi od tak. Temat przychodzi z podpowiedzi, bo z zapotrzebowania. Z samego mojego zainteresowania, o gdzieś coś się... Była mgła na przykład którejś niedzieli zeszłego roku, więc wyruszyłam w podróż z aparatem i potem powstały obrazy, tak? Różnie. Gdzieś tu wisi widok z mojego okna kuchennego, który gdzieś mnie prześladował dłuższy czas i też w końcu powstał na półce. Proszę Państwa, jeszcze ja chcę, żeby się tradycji stało radość. Poproszę Kazimierza Kowańskiego o spuentowanie końcowe naszego spotkania. Ja dzisiaj na wiele powiedzieć, wszystko zostało powiedziane. W związku z powyższym powiem tak. Jesteśmy wszyscy dumni, że jesteśmy z Tobą, bo przyniosłaś i pokazałaś nam, że jest wiele innych ludzi. A o tym zawsze wspominam, że to jest dowód na to, że są tutaj ludzie i my możemy być z tego dowód się dowiem. A tak licząc, że jest około 100 obrazów i 3 dni, jak powiedział, na jeden obraz, mi wyszło, że jeden rok masz wolne od Piotra, a nawet od Ciebie. Wypada z małżeństwa, ale ksiądz jest to wybaczył. Dzisiaj o wybaczeniu pomaga. Cieszę się, bo to moja uczennica jest piękna. Aż przyjdzie mi się przyznać, że człowiek taki malutki się robi z tego, ale może jest dobrze. Ponieważ była taka piękna puenta trochę o Bogu, to będzie tak, podziękujmy Bogu, że mamy taką piękną. Pan Piotr Piekacki. Święta Cecylia jest na górze parafii Miłosierdzia Bożego. Jak można postawić na kogoś, kto ma mnie, będzie mało drugi obraz? Dziękuję. Dziękujemy się, cieszymy, że przybyliście.
A teraz, proszę bardzo, tuż po jakże miłej, takiej naprawdę dla duszy bardzo miłej ceremonii otwarcia tej pierwszej wystawy, jak się czuje ta główna sprawczyni, bo naprawdę w niektórych sytuacjach i chwilach to naprawdę takie widziałem wśród widzów chwilę takiej naprawdę zadumy i wzruszenia. Ja na ten moment jestem zrelaksowana wreszcie, natomiast jeśli chodzi o to, o czym była mowa na powitaniu na tej wystawie. Duchowe sprawy są bardzo ważne i mam cichą nadzieję, że poruszyły duszę, że rozpoczęły jakiś proces, bo to wszystko to jest proces. Tak, ja tak obserwując, słuchając tego jakże bardzo ciekawego wstępu i opowieści, jak to się zaczęło, to tak mi się nasuwa, że można by fajny scenariusz napisać do filmu. Mówię przygodę pani z malarstwem. Myślę, że parę scenariuszy i nie tylko do malarstwa. Jednak mam nosa. Co chciałem rzec, niejednokrotnie się pytamy, co takie najważniejsze. Tu już wiele rzeczy się dowiedzieliśmy, ale chodzi mi o obrazy, które dla pani są takie najbliższe sercu w tej chwili. Może to będzie trudne pytanie, bo no wszystkie na pewno, ale mimo wszystko do niektórych się czuje taki większy sentyment. I dlaczego? Na pewno największy sentyment będę miała do pierwszego obrazu, właśnie do Jezusa Miłosiernego, do tej pierwszej próby nawet, już nie ten obraz, który wisi w kościele, mimo że to jest bardzo ważne, ale ta pierwsza próba, bo to było przełamanie milczenia mojej ręki 35-letniego. Więc to jest najważniejszy obraz dla mnie. Poza tym te pierwsze, które były kopiami mistrzów, pierwsze próby, zdecydowanie są istotne, bo one wciąż, patrząc na to, nie dowierzam, że mi się udało. Wiele już słyszeliśmy o tej, rzekłbym, przeszłości, bo to już przeszłość, historia. Te wszystkie obrazy są już w pamięci jako namalowane, ale przed panią wiele, wiele lat twórczości. Czym by tak chciała się pani zająć? Może jakieś marzenia? Czy to dalej kontynuacja, czy może coś nowego? W duszy coś już się dzieje. Coś nowego jednak. Coś nowego. Ania, która tą wystawę inspiruje, przygotowała, nawet nie tyle inspiruje, co zdiagnozowała, że ten ostatni czas, gdzie miałam przerwę w malowaniu i nie mogłam się za nic wziąć, no powiedziała, o, to po wystawie się weźmiesz. Wystawa domknie ten etap. Ona przewiduje coś nowego. Mnie coś na razie tylko w duszy gra. Zobaczymy, co wyjdzie. To co możemy po tak wspaniałym wieczorze, bo naprawdę wspaniały wieczór, chwila, jak mówiłem, wzruszeń i to takich naprawdę ciepłych, życzymy tych owoców, bo to są owoce, życzymy jak najwięcej i oby tak jak dzisiaj, bo tu naprawdę tłumnie przyszła publiczka z Grójca, oby tak jak dzisiaj mogli podziwiać ciągle coś nowego. Bardzo dziękuję, to są dobre życzenia, niech tak się stanie. Dziękuję. Zapraszam wszystkich do oglądania. Dziękuję.